Chcieliśmy zrobić film. Dobry, zaangażowany, europejski film. Potrzebny film. Ale niestety, wraz z nową władzą obcięto nam wszystkie dotacje obiecane przez poprzednie ekipy rządowe. W Polsce robi się filmy za państwowe pieniądze i my chcieliśmy zrobić dobry, potrzebny film o Polakach mordujących wszystkich. Film, którego jeszcze nie było, a który byłby bardzo potrzebny. Musicie pamiętać, że on musi pamiętać, że on go tak. Tak go atakuje, ale musi być naturalny. Ale tak czy tak? Lepiej tak, lepiej jest tak. Lepiej tak, rozumiem. Lepiej tak. Ale my ten film zrobimy. Zrobimy go i będziemy solą w oku, kijem w mrowisku i wilkiem wywołanym z pisowskiego lasu. Tofu chciałeś wziąć? To jest Polska! Tu się cebule je! Poproszono mnie o konsultację historyczną do tego filmu. Filmu o zbrodniach Polaków. Nie wiedziałem od czego zacząć. Tyle tego było. W tym kraju mordowano takie nacje jak Żydzi, Niemcy, naziści, Rosjanie, Sowieci, Bolszewicy, Aztekowie, Majowie, Egipcjanie. Jan III Jagiełło po bitwie pod Cedynią zrabował cały dorobek intelektualny cywilizacji Majów. Stąd mamy w Polsce miesiąc maj. Kiedy zaproponowano mi udział w tym filmie, miałem pewne wątpliwości, ale jestem aktorem i traktuję swój zawód jako powołanie, jako misję. W jednej z kluczowych scen dla tego filmu gram dziecko przywiązywane do tarczy w bitwie pod Cedynią. Okazało się, że nie ma takich dużych tarcz, do których można by mnie przywiązać. I wtedy zapaliła mi się żaróweczka. Czy to nie jest dyskryminacja? Czy ja nie jestem jakoś wykluczony? Ale pomyślałem sobie wtedy, Jurgen, to jest misja, to jest wyzwanie aktorskie i musiałem to zagrać. W nawiązaniu do tej historii wymyśliłem taką przezabawną anegdotkę. Myślałem ją opowiedzieć na jakiejś gali, ale coś ostatnio mnie nie zapraszają. A jest ona przezabawna. Wszyscy koledzy mówią, że jest zabawna. Brzmi ona tak. To jest premiera tej anegdotki. Skoro w tym kraju mali ludzie mogą nieudolnie grać wielki, to ja, wielki, mogę zagrać małych. I zrobimy film. Polacy, zabić każdego. Film, którego boi się władza. Pomóż nam. Wtedy w tym kraju mordowali Żydów, Azteków, Majów, pingwiny, wszystkich mordowali. Tak to było, naprawdę. Pan musi to ukazać. Pan musi to ukazać w tym filmie. Dużo tak. Ja to zrobię. O! Ja w tym filmie zagram, bo ten film powstanie. Jeśli nie dadzą Polacy, dadzą nasi przyjaciele europejscy. Ja w tym filmie zagram nawet za cenę własnej wolności. Rządzie, jeśli chcesz mnie aresztować, aresztuj mnie. Aresztuj nas wszystkich.